Zanim zacznę ten odcinek, chciałabym umieścić coś w rodzaju trigger warningu, ostrzeżenia przed wyzwalaczami, ponieważ w tym odcinku jest dużo historii o bardzo ciężkiej depresji i jej skutkach, o odbieraniu sobie życia, oraz znajdują się też historie związane z ciążą, ale też z poronieniem. Dlatego, jeżeli ktoś z Was nie czuje się gotowy, lub są to dla niego historie zbyt obciążające, to myślę, że możecie chcieć wiedzieć to przed wysłuchaniem tego odcinka, lub po prostu go pominąć. Będzie trudny dzień. W tą Siódma świeczka mojego kalendarza adwentowego została odpalona, a jego zagadka się rozwiązała. Otóż ja go po prostu kupiłam, tak, tak biorąc go z półki, nie czytając opisu. Natomiast to jest kalendarz adwentowy ze świeczkami zapachowymi, ale zapachów są tylko cztery. I już wiem, jakie to są zapachy. To jest Pink Island Sunset. To są te, które pewnie pachną arbuzowo. White linen and lace, czyli biały len oraz koronka, to jest ten co pewnie pachnie jak pranie, które sobie dzisiaj zapaliłam też. Sześć świeczek, każdych jest po sześć. Potem jest Apple Cinnamon Cider i Candy Cane Forest, ale Candy Cane Forest to nie wiem, która to jest świeczka, bo jeszcze takiej nie czułam. Świeczuchy, tyle tytułem wstępu. Dzisiaj 7 grudnia. To w mojej rodzinie był środek pierwszej partii celebracji, bo w sumie, jak teraz sobie na to patrzę, to mieliśmy dwa razy święta w roku, w grudniu, i to był weekend taki, czy weekend, taki trójdzionek składający się z 6, 7 i 8 grudnia, oraz oczywiście klasycznie 24, 5 i 6. O ile pewnie wiecie, że 24, 5 i 6 są po prostu święta Bożego Narodzenia. O tyle 6, wiadomo, są Mikołajki, ale 7 były urodziny, są też dzisiaj, mojego kuzyna, z którym się wychowywałam, Adama, którego serdecznie pozdrawiam i życzę mu wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Adasiu. Adama możecie kojarzyć z zerowego odcinka Piąte Nie zabijaj. Tego, który kręciłam, jak miałam tam 11 czy 12 lat i Adam to jest pan Marek inaczej, który został bardzo ciężko pobity przez napastnika, kiedy szedł po prostu ulicą i zareagował chyba broniąc jakiejś tam pani, już nie pamiętam jak pani miała na imię w tej inscenizacji, a 8 grudnia urodziny obchodził mój tata i zazwyczaj jeżeli te wszystkie imprezy zbiegały się w weekend, no to były zawsze jednego dnia urodziny Adama, potem urodziny impreza urodzinowa mojego taty, który też miał tak na imię. No i cóż, takie to było świętowanie, którego już wiem, że nie powtórzymy. Po pierwsze, dlatego, że niektórzy są nieobecni już w tym świecie, tak jak mój tata, a Adam z kolei już jest dawno dorosły i już nie robi takich imprez urodzinowych, jakie były wówczas, ale to właśnie to były moje ukochane imprezy. Kiedy mieliśmy nowe zabawki, które dostawaliśmy szóstego, Adam dostawał jeszcze siódmego dodatkowe prezenty i uwielbiałam właśnie do niego chodzić, bo on miał zawsze takie, powiedzmy, bardziej tutaj daje cudzysłów, chłopięce zabawki. I zawsze dostawał w tym okresie jakieś takie nowe właśnie zjeżdżalnie, wyrzutnie autek, jakieś klocki. Czy ja też miałam mnóstwo klocków, ale on miał jeszcze drewniane, których ja nie miałam. No i to takie wspaniałe te imprezki były. Jeszcze przychodziła jakaś jego kuzynka, taka Dominika, którą pamiętam. I z Dominiką się bawiliśmy. Fajnie było wtedy. No i to takie moje wspomnienie z tych y, takich grudniowych dni. Przyszło znowu mnóstwo, mnóstwo waszych historii. Więc będę je dzisiaj oczywiście czytać. Wczoraj nie wrzuciłam pytania półdekadnikowego na Instagram, dlatego że ono byłoby za długie do odpowiedzi w sensie, odpowiedzi nie zmieściłyby się w tym okienku do odpowiedzi, dlatego pominęłam to pytanie, natomiast dzisiaj oczywiście przeczytam te pytania, które są na dzisiaj. Pytanie, to jedno, które jest na dzisiaj w półdekadniku. Jestem dzisiaj trochę rozkojarzona. Mo może trochę najpierw opowiem o tym, co u mnie się dzisiaj dzieje. Um, zasnęłam bardzo późno i znowu kończyłam właśnie książkę, którą czytam. Już teraz drugi raz. Jeżeli słyszycie jakieś głosy, to dwie sąsiadki rozmawiają na korytarzu, bo tak, takie są starsze panie u nas mieszkają i czy nie u nas, tylko w tym bloku. I właśnie sobie wychodzą zawsze, nie? Krzysią stoją na, na progu i po prostu sobie rozmawiają. Więc słychać je być może, a może nie. Y i bardzo późno poszłam spać. Krzysiek już od siódmej był na nogach, więc mnie obudził. Przez przypadek ja już nie mogłam zasnąć, i tak po nie wiem, jakichś dwóch czy trzech godzinach snu byłam po prostu nieprzytomna i chciałam się zdrzemnąć jeszcze na moment, ale. To był tak jakiś przerywany sen, i poszłam do łazienki, bo musiałam się przeszykować na spotkanie. I położyłam się jeszcze na 10 minut, bo już mi było głupio leżeć w łóżku, bo Krzysiek już mnie poganiał. I położyłam się na podłodze w łazience, jeszcze tam dospałam 10 minut, i po prostu taka jestem dzisiaj cały dzień na jakichś 3% baterii, a może już nawet na pół. W ogóle nie umiem myśleć, źle mi się patrzy, w ogóle źle mi się patrzy. No kiepsko widzę dzisiaj, no jestem zmęczona. Co tu będę dużo mówić? Może dzisiaj ja mam jakiś nieświąteczny nastrój, ale przyszły mi dzisiaj rzeczy dla pieska. Między innymi zamówiłam kurtkę Enzowi i po raz pierwszy widziałam psa mojego w płaszczyku, który jest cały kolorowy. Jest dużo tam różu. Jeszcze mi się to chyba najbardziej podoba, że jest tam mnóstwo różu. I co przyszły jeszcze takie filiżanki, które sobie kupiłam. Bardzo lubię takie w ogóle ceramiczne wyroby. I przyszły takie właśnie dwa kubki na herbatę i jeden na kawę. Więc taki prezent jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, co ja dzisiaj w ogóle gadam. Tak naprawdę. Może się zasugerowałam komentarzem, który wczoraj się pojawił pod odcinkiem. Słuchajcie, wrzuciłam na YouTube'a wczorajszy castmas i dostałam komentarz. Że nagrywam byle co, pod, oczywiście pod nowym castmasem, bo nie chce mi się nagrywać kryminalnych podcastów, bo one wymagają więcej pracy. I taka byłam dobita właśnie tymi komentarzami i tym wszystkim, bo ostatnio popełniałam parę błędów w podcastach i po prostu. Jak ktoś, jest, jak ktoś ma jeszcze syndrom oszusta, który ja mam, to oczywiście to po prostu jest woda na młyn. To właśnie jest ten moment, w którym świat się dowiaduje, jaka jestem po prostu beznadziejna. No ale, że nie spotykamy się tutaj po to, żeby się nade mną użalać, to y, pozwolę sobie oczywiście przeczytać wasze wiadomości. Nieodczytanych wiadomości mam 45, z czego chyba tylko dwie to nie są wiadomości dotyczące kastmasu. Jest sporo odpowiedzi do Pana X, ale ja już te odpowiedzi będę Panu X przesyłać po prostu mailem. Przeczytam najpierw wiadomość od Anny. Cześć. W ramach robienia gruntu pod świętowanie najbardziej lubię przygotowywać ozdoby bożonarodzeniowe. Najlepiej z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Przy całym zamieszaniu wokół kulinariów i sprzątania rękodzieło cieszy mnie najbardziej. Co roku robię nowe światy z opłatka... Świat jest opłatka, czyli to, co, ym, to, co poznaliśmy ba w drugim kastmasie. Zdarza się, że ubiegłoroczne zostaną pożarte przez mąkolubne żyjątka, a w tym roku zrobiłam swojego pierwszego pająka ze słomy i bibuły. Dzięki tym drobnym śladom dawnych zwyczajów w domu mam poczucie budowania naszej własnej tradycji świętowania w oparciu o piękne pradawne techniki. Jezu, jakie to jest piękne, co robisz. Jezu... Możesz tu podejść, Krzysiu? Albo nie, bo pies. Ale to jest po prostu coś przepięknego. Anno, y, o nazwisku bardzo y, takim właśnie bożonarodzeniowym, czy, czy mogłabym to wrzucić na. Y, do grupy? Bo to jest po prostu coś przepięknego. I w życiu nie widziałam czegoś równie pięknego z ozdób. Jest też mail od Antoniny pod tytułem Święta, kiedy nie możesz mieć dzieci. Mam wrażenie, że to w ogóle jakiś taki temat, który jest w tym roku dość wybijający się spośród innych. Cieszę się, że tutaj to się dzieje. To chyba jest bardzo istotny temat, tak mi się wydaje. Cześć. Pomyślałam, że napiszę do Ciebie o mojej zmianie stosunku do świąt w kontekście niemożności posiadania dzieci. Być może ktoś ma podobne przeżycia, a myślę sobie, że to bardzo wspierające usłyszeć, że nie jesteśmy na świecie sami z tym, co nas spotyka. Zawsze uwielbiałam święta, to był magiczny czas. Choinka była absolutnie obowiązkowa w moim domu, kolędy śpiewałam od 1 grudnia, czekałam na ten moment w roku od pierwszego spadającego z drzew liścia. Ten rok był jednak w moim życiu i mojego męża wyjątkowy. Po roku bez skutecznych starań o dziecko w lutym poszliśmy do lekarza. Żadne z nas nigdy na nic nie chorowało, wszystkie podstawowe wyniki badań mieliśmy dobre. Ginekolog nigdy na nic wcześniej nie zwracał uwagi. Jednak po wstępnych badaniach w klinice leczenia niepłodności okazało się, że moja rezerwa jajnikowa jest bardzo niska, a wyniki męża tak złe, że jedyne co nam pozostaje to procedura in vitro. Tak też zrobiliśmy. Mimo dużego sprzeciwu mojej mamy, która jest osobą bardzo wierzącą, podeszliśmy do procedury, z której, jak się pewnie domyślasz, nic nie wyszło. Nie udało się uzyskać żadnego zarodka. Podjęliśmy taką decyzję, że do procedury podejdziemy raz. Jak się nie uda, to odpuszczamy i próbujemy układać sobie życie z myślą, że dzieci mieć nie będziemy. Oczywiście przez cały ten czas moja relacja z mamą mocno ucierpiała. Zradykalizował się mój stosunek do kościoła, mimo że nigdy nie byłam osobą wierzącą. I jakoś w związku z tym wszystkim kompletnie straciłam radość ze świąt. To nie jest tak, że straciłam radość w ogóle, czy mam stany depresyjne. Zderzenie się z niepłodnością jest mega trudnym przeżyciem i wywraca życie do góry nogami. Nie spodziewałam się jednak, że odbierze mi radość ze świąt, a odebrała. W tym roku nie czekam na Wigilię, nie planuję ubierać choinki, prezenty kupiłam od niechcenia, bo tak wypada, a nie jak co roku z radością. Nie planuję, jakie potrawy przygotuję, nie śpiewam kolęd, nie patrzę z rozczuleniem na wszystkie tandetne Mikołaje. Jedynym, co pozostało świątecznego w moim życiu, to słuchanie Twojego podcastu, pewnie dlatego, że pokazuje tak różny stosunek do tego czasu, mimo tego, że przecież w moim domu nigdy dzieci nie było. Ten rok jest zupełnie inny, bo ze świadomością, że najprawdopodobniej nigdy ich nie będzie. I moje przemyślenie jest takie, że to jest w porządku, nie cieszyć się na święta. Być może ta radość kiedyś wróci, a może nie. Może uda się stworzyć nowe tradycje, na przykład zaczniemy z mężem wyjeżdżać, bo nie będziemy tęsknić za rodzinnymi świętami. Może już zawsze będziemy chodzić na Wigilię z brakiem entuzjazmu i jakimś smutkiem w sercu, a może za kilka lat będzie tak, jak było zawsze do tej pory. Jakby nie było, mam poczucie, że tak po prostu jest i to przyjmuję. I tego życzę każdemu, kto radość ze świąt stracił, akceptacji takiego stanu rzeczy. To też jest w porządku. Pozdrawiam Cię, Justyno, serdecznie i wszystkich Twoich odbiorców. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze historie, a Tobie, Justyno, szczególnie za stworzenie i prowadzenie takiego magicznego i bezpiecznego miejsca w sieci, w którym można uzyskać tak wiele ciepła i wsparcia, niezależnie od tego, co nas spotyka. Wesołych albo smutnych świąt dla wszystkich przeżyjcie je tak, jak chcecie. Magda pisze. Hej Justyna, znam cię głównie z piąta nie zabijaj, ale odkryłam dziś kastmas. Mam taką refleksję co do świąt. Moje rodzinne nigdy nie były przepełnione miłością ani szczęściem. Co prawda mi jako dzieciakowi nigdy niczego nie brakowało. Najmodniejsze zabawki zawsze pod choinką były. Ale były też kłótnie rodziców i chłód. Nie potrafili się dogadać. Totalnie dwa różne światy. Dwa lata temu przeżyłam najpiękniejsze święta. Poczułam to jak powinny wyglądać. Siedzieliśmy do północy z niestety niedoszłą teściową i rodziną narzeczonego i bawiliśmy się Hot wheelsami. Tak, ja, trzydziestolatka. Niestety to były ostatnie wspólne święta. Mama narzeczonego odeszła kilka miesięcy później, ale mam ją nadal przed oczami, uśmiechniętą i szczęśliwą. I od tamtej pory już wiem, jak powinny wyglądać święta. No. Smutne święta. Mail od M. Justyno. Od dawna słucham Piąte nie zabijaj, ale nigdy wcześniej nie słuchałam Castmasu. W tym roku dopadło mnie przeziębienie i dla zabicia nudy na zwolnieniu postanowiłam posłuchać czegoś nowego. Gdy usłyszałam jak w pierwszym odcinku prosisz o podzielenie się historiami, od razu poczułam, że muszę. Muszę mimo, że nie jest to wesoła historia. Od 25 grudnia 2020 roku święta dla mnie już nigdy nie będą takie same. Właśnie wtedy po kilku latach walki z rakiem zmarł mój młodszy, wówczas 27-letni brat. Chyba z nikim nie podzieliłam się szczegółowo tą historią. A teraz pisząc to, non-stop płaczę, mimo że minęły dwa lata. Mimo, że te święta mają być lepsze, pierwsze z narzeczonym, być może ogłosimy wówczas rodzinie dobre wieści. Jednak od dwóch lat na samą myśl o świętach robi mi się smutno i łzy stają mi w oczach. Brat od września 2020 roku powoli gasł. Miał lepsze i gorsze momenty, niesamowicie cierpiał, a my wraz z nim, ale byliśmy razem. Rodzice, z racji zawodu, mogli zapewnić mu opiekę w domu do końca. Dzień przed Wigilią było super. Dużo z nami rozmawiał, żartował, więcej zjadł, a nawet nakrzyczał na nas, gdy robiliśmy coś nie po jego myśli. Pamiętam, jak z żoną brata przygotowywałyśmy na Wigilię śledzie pod pierzynką, u nas nazwane szubą. Jadłam coś takiego ostatnio, jest to przepyszna potrawa. Zrobiłyśmy mu lżejszą wersję tego dania, taką naprawdę mini porcję na mini talerzyku. Jak to w życiu bywa, kolejny dzień, Wigilia, był dużo gorszy. Z bratem praktycznie nie było kontaktu, jakieś pojedyncze przebłyski. Wieczorem znieśliśmy go na dół. Było to niezłe logistycznie osiągnięcie. Chłop, 1,90 m wzrostu niesiony należąco po wąskich schodach przez trzy czy cztery osoby, ale nie wyobrażaliśmy sobie, by nie było go z nami przy wigilijnym stole. Leżał obok na kanapie, bez kontaktu. W pewnym momencie zaczął się dusić. Udało nam się to opanować, ale to był koniec bez troskiego. O ile tak można w ogóle to nazwać czasu tego dnia. Wieczorem jego żona poprosiła mamę, by spała z nim w pokoju, bo była zmęczona. Spanie z bratem wiązało się z pobudkami kilka razy w nocy, aby zmienić mu pozycję. Około piątej lub szóstej rano, nie pamiętam dokładnie, mama zaczęła nas wołać. Brat odchodził. Zgromadziliśmy się wszyscy razem, rodzice, bratowa, ja i jeszcze dwóch moich braci w pokoju. I trzymając go za ręce i modląc się, moi rodzice są bardzo wierzący, towarzyszyliśmy mu w ostatnich chwilach. Po przyjeździe lekarza i stwierdzeniu zgonu, sami przebraliśmy go w garnitur, a w tę małą kieszonkę na piersi włożyliśmy opakowanie żelek, których był ogromnym fanem. Kolejne dni to była jakaś abstrakcja. Były smutne i piękne zarazem, bo no stop mieliśmy gości w domu, głównie znajomych, z którymi śmialiśmy się i płakaliśmy na zmiany, wspominając, jaki był mój brat. A był, śmiało mogę to stwierdzić, najlepszym człowiekiem, jakiego znałam. Mini-szuba pozostała niezjedzona przez kilka dni, nikt z nas nie chciał jej ruszać, za każdym razem tylko patrzyliśmy na nią na stole. Nie wiem, czy udało mi się to jakoś składnie napisać, ale nie dam rady przeczytać tego ponownie. Nie mam żadnej sensownej błędy do tej historii. Po prostu poczułam, że muszę się nią podzielić i przepraszam Cię, bo wiem, że Ty też miałaś ciężkie przeżycia związane ze śmiercią taty. Mam nadzieję, że u mnie te święta będą mniej smutne niż te dwa lata temu i w zeszłym roku, ale też mam świadomość, że już nigdy nie będą takie same. Pozdrawiam. Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć i dodać do tej historii, ale mój tata zmarł latem, ale to, jak opisujesz ostatnie dni, to jest jak prawie jeden do jeden, tylko, że w kieszeni mojego taty znalazło się zdjęcie, a nie żelki. Bardzo cię rozumiem, bardzo współczuję i bardzo ci życzę tego, żeby każde kolejne było lepsze i łatwiejsze. Kolejny mail napisała Angelika. Chyba, chyba mogę podać imię. Droga Justyno. Aha, mail nazywa się Nie chcę więcej takich świąt, ale się boję. Bardzo dziękuję za twoją pracę. Byłaś ze mną w wielu chwilach, w których nie mogłam wytrzymać sama ze sobą. Mam straszne gonitwy myśli, jestem wysoko wrażliwą osobą i wszystko biorę do siebie, wszystkim się przejmuję, wszystko analizuję w każdej sytuacji. Nawet ode mnie niezależnej szukam swojej winy. Twoje podcasty pozwalają mi oderwać się od moich myśli i skupić na Twoich słowach, które w połączeniu z Twoim głosem działają na mnie uspokajająco. Bardzo mi miły, dziękuję. W tym okresie przedświątecznym bardzo ten spokój jest mi potrzebny, bo jest to dla mnie emocjonalny rollercoaster, dlatego uwielbiam codzienne odcinki świąteczne. Głównym powodem tych skrajnych emocji jest moja teściowa. Od sześciu lat spędzamy święta razem mój mąż, synek teściowa i ja. Czasami dołącza rodzeństwo teściowej. Zawsze spotykamy się u niej. Z jednym zeszłorocznym wyjątkiem, gdy całą rodziną byliśmy na kwarantannie i pierwszy raz spędzaliśmy święta sami, bez teściowej czy dalszej rodziny, po naszemu, na naszych warunkach. Drzewko przywiózł nam nasz przyjaciel tydzień przed Wigilią, postawił pod drzwiami i zrobił nam w ten sposób cudowną niespodziankę. Od razu je ubraliśmy, co było wyjątkowe i wprowadziło nas w fajny nastrój. Dużo wcześniej niż zazwyczaj, ponieważ zawsze u Teściowej ubiera się choinkę w dniu wigilii, chociaż nigdy nie ma na to czasu i jest przy tym stres i nieprzyjemna atmosfera. U nas było inaczej. Były piżamy, kakao, świąteczne piosenki, spokój oraz miłość. Zakupy świąteczne zrobiłam przez internet i przez kilka dni na spokojnie szykowałam małe ilości tego co lubimy jeść i tylko to co lubię robić. Nie było 12 potraw i 10 rodzajów ciast, ale były przepyszne uszka z domowym barszczem. Jest jakie pyszne. Zamiast zupy grzybowej, której nie lubię, a teściowa ją co roku robi, oraz pyszny dorsz zamiast obrzydliwego karpia. Akurat ja karpia uwielbiam, ale wiem, że dużo osób nie znosi. Do kolacji usiedliśmy w dresach, nie było dzielenia się opłatkiem, a na koniec puściliśmy kawina i graliśmy w planszówki. To były nasze najlepsze wspólne święta. Święta u teściowej wyglądają zupełnie inaczej. Zawsze jest nerwowo. Zawsze coś jest nie po jej myśli, zawsze coś jej nie pasuje. Mój mąż jest typem: jednym uchem wpuszczę, drugim wypuszczę, ale ja tak nie potrafię, zaraz się przejmuję. Wszyscy twierdzą, że teściowa jest szczera. Moim zdaniem jest po prostu chamska. Zawsze coś jej nie pasuje: a to, że za dużo jedzenia, a to, że za mało, a że coś jest zbyt w jej skali przypieczone, przyprawione, albo za mało. Czemu zrobiłam to, a nie tamto? Raz jak nie zrobiłam nic, to się obraziła. Często krytykuje moje potrawy, chociaż wszyscy inni mówią mi, że genialnie gotuje. Czasami, chociaż umówiłyśmy się, co ja robię, a co teściowa, to ona i tak robiła to samo, co ja i na stół wyciągała swoje danie, bo na moje już nie ma miejsca, a później każe nam je zabrać z powrotem do domu. Kiedyś całą noc piekłam dla niej bezę na urodziny, bo nieraz mówiła, że lubi. Wyszła mi idealna, miękka w środku, nie popękała, była biała, no po prostu cudowna. To powiedziała mi, że ona może i pięknie wygląda, ale jest niejadalna, bo ona lubi takie wysuszone na wiór. Innym razem wypominała mi wagę, gdy schudłam 15 kg, przy każdym spotkaniu raczyła mnie poinformować, że kompletnie nic po mnie nie widać. Kiedyś to tolerowałam, bo ma świetne relacje z naszym synkiem, zagryzałam zęby, mąż mnie wspierał i jakoś dawaliśmy radę. W tym roku nie potrafię tego przepracować, a święta wywołują we mnie lęk i stres, ponieważ mam do niej ogromny żal, co pewnie widać po tonie wypowiedzi. Sytuacje około świąteczne to tylko kropla w morzu, mogłabym ich dużo wymieniać, ale nie dlatego piszę. Sytuacja, która spowodowała moją olbrzymią niechęć, żal i złość względem teściowej, aha, czyli będzie jeszcze jeszcze coś. Miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy zaczęliśmy z mężem planować ślub. Od samego początku próbowała nas odwieść od tego pomysłu. Usłyszałam wtedy od niej wiele przykrych słów, ale mimo tego zrobiliśmy po swojemu. Gdy przyszliśmy do niej z zaproszeniem, zalała się krokodylimi łzami i oznajmiła, że jej nie będzie że ona nie pojedzie, nie da rady i że nie będzie nam swoją miną psuła imprezy. W każdym razie zrobiliśmy to, co zaplanowaliśmy. Mieliśmy piękny ślub razem z dziesięcioma najbliższymi nam osobami. Pojechaliśmy na drugi koniec Polski, nad morze, gdzie wzięliśmy ślub planerowy w restauracji na samym Molo. Nie potrafię jej wybaczyć tego, jak się zachowała, jak mnie potraktowała i jak zraniła mojego męża. Dlatego mam dość świąt z nią. Najchętniej wyjechałabym gdzieś tylko we troje, Albo udawała kwarantannę. Byleby tylko nie siadać z nią przy jednym stole, ale boję się jej reakcji. W zeszłym roku zrobiła mi awanturę o to, że, cytuję, musi się przeze mnie i moją chorobę tułać po ludziach jak uchodźca. Ostatnio jedna z twoich słuchaczek zadała pytanie, co byśmy zrobili, gdybyśmy się nie bali. Ja chciałabym się odciąć od teściowej, ale nie zabiorę babci mojemu synowi ani mamy mężowi. Natomiast, jako alternatywę, chciałabym chociaż sama zorganizować te święta u nas, bez jej ingerencji. Może być gościem. Niech przyjdzie, zje, chwilę posiedzi, a później pójdzie i obsmaruje mnie za plecami po wszystkich ciotkach. Ale nie przy stole w moim domu. Może chociaż wtedy ugryzłaby się w język. W tym roku jest to niestety niemożliwe, ale kto wie, co będzie za rok. Jest mi jakoś tak lepiej, jak to wszystko z siebie wyrzuciłam. Bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. Twoje podcasty są dla mnie nie tylko uspokajające, ale sprawiają, że wpadłam w nastrój, który bardzo lubię. I nawet jeśli nie przeczytasz tej historii, to dziękuję, że mogłam się nią z Tobą podzielić. Pozdrawiam serdecznie. Wow. Wow. Znaczy, y miałam nastrój taki, że. Powiedziałam, że mam energii na pół procent, to teraz moja energia to jest 70 po prostu procent, bo mam ochotę po prostu pójść. Eee... Nie wiem, no po prostu się zdenerwowałam bardzo na twoją teściową. Nie prosisz o rady, więc ja jej nie będę, nie będę w ogóle tutaj, ale chcę powiedzieć, że ci niesamowicie współczuję. Eee... I jeżeli coś mogę powiedzieć, to, bo jest to po prostu mój, nie wiem, nie, może nie powinnam tak robić, ale nie musisz spędzać z osobą, która stosuje wobec ciebie przemoc psychiczną, nie musisz spędzać z taką osobą ani minuty swojego życia. Rozumiem relację jakby jej z synem i jej z twoim dzieckiem, ale kurczę, Jezus Maria. Bardzo Cię przytulam, naprawdę mega Cię współczuję. Czas na wiadomość od Kasi, która pisze maila pod tytułem Święta z Kościołem czy bez? Droga Justyno, dziękuję za Twój grudniowy podcast. Również dla mnie jest bardzo ważny i cieszę się, że ta społeczność, która do tej pory się wypowiadała, jest tak ciepła i mądra. To wspaniałe być wśród Was. Chciałabym poruszyć dziś temat kontrowersyjny, a mianowicie wiary. W tym roku spędzę moje pierwsze święta, gdzie Kościół nie jest już dla mnie tak istotny, jak było to wcześniej. Z gorliwej katoliczki stałam się pełną wątpliwości wierzącą zagubioną. Zaczęłam wątpić w sens chodzenia do kościoła, tym bardziej takiego, który niczym nie zachęca i całość uczestnictwa oparta jest tylko o tradycje rodziców i dziadków. Jeśli co niedziela spotykam się z mechanicznym odklepywaniem kazań, z których nie płynie dla mnie żadna wartość, łatwo się zrazić. Mam małe dzieci i w związku z tym nie wiem, co dalej. Czy również one powinny się wycofać z życia kościoła? Czy powinnam praktykować z nimi codzienne modlitwy? Czy powinniśmy czytać Ewangelię przed wieczerzą wigilijną? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale wszystkim, którzy tak jak ja w tym roku zwątpili w instytucję Kościoła, chciałam tylko powiedzieć, że nie jesteście sami. Jest nas więcej i mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie musiał się ani tego wstydzić, ani tłumaczyć. Myślę, że poszukiwanie albo odejście od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez lata, jest w porządku. Może to samo rozwój, a może tylko kryzys. Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś moje podejście może się zmienić. Na tę chwilę jest takie, i cieszę się, że mam wsparcie w moich rodzicach i zero ciśnienia na to, jak powinno być. Szkoda mi tylko kapsem mnie w tym wszystkim, ponieważ Kościół przez lata dawał mi dużo stabilności, i był czymś, co systematyzowało mój tydzień, i było czymś pewnym, co wydarzało się mimo wszystko. Myślę, że przez to lubiłam tam być, bo to dawało mi pewne poczucie bezpieczeństwa. Zrozumiałam to dopiero niedawno, ale w moim życiu układa się na tyle dobrze, że nie muszę szukać poczucia bezpieczeństwa w kościele. Chciałabym na koniec przestrzec wszystkich Was przed ocenianiem. Nie jest gorszym ten, kto wierzy inaczej w innego Boga, według innych często swoich zasad. Nasi bliscy nie czekają na ocenę, lepiej zapytajmy po prostu. Co u Ciebie? Nie dajmy się zwieść przyzwyczajeniom, i pamiętajmy, że w tym wszystkim powinno chodzić o miłość. Tego nam wszystkim życzę na święta. Katarzyna. Zgadzam się. Alina. Alina napisała maila pod tytułem Inne święta 2022. Wita, Justyno. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a ja obawiam się ich bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Będąc dzieckiem, świąteczne przygotowania były dla mnie czasem bardzo trudnym emocjonalnie, ze względu na zaburzoną i przemocową matkę, wprowadzającą nerwową atmosferę. Każda wigilia wyglądała zawsze tak samo: stresowana i zabiegana matka, pochłonięta przygotowaniami do tej wyjątkowej wieczerzy, gigantyczna awantura, łzy, smutek, a potem łamanie się opłatkiem mimo całego żalu. W tym roku przy świątecznym stole zabraknie mojej matki, która postanowiła zerwać ze mną wszelki kontakt i wyrzec się swojej jedynej córki. Kilka miesięcy temu po kolejnej wymianie zdań usłyszałam, że nie życzy sobie mojej obecności w swoim życiu, telefonów, wiadomości, bo dla niej jestem martwa. Zaznaczyła również, że nie życzy sobie mojej obecności na swoim pogrzebie, bo nie mam do tego prawa. Nie obyło się również bez licznych inwektyw i ciosów poniżej pasa. Bo ona doskonale wie, gdzie uderzyć, żeby najbardziej bolało. Tego już było zbyt wiele. Postanowiłam uszanować jej wolę, i tak od kilku miesięcy nie mamy ze sobą kontaktu. I niby w głębi serca jestem spokojniejsza, przeżyłam tę żałobę po stracie, ale mimo wszystko jest mi po prostu wstyd, że nie potrafię porozumieć się z własną matką. Im bliżej świąt, tym bardziej znów zaczynam myśleć o tym, co się wydarzyło. Mijają dni, tygodnie, miesiące. A nadal tak bardzo boli. Dlatego na te święta życzę sobie ukojenia, siły i spokoju, bo tego teraz najbardziej potrzebuję. Pozdrawiam. Też Ci tego bardzo życzę i bardzo Ci współczuję w tak okropnej sytuacji, ciężkiej. Paulina opisuje swoją historię o świętach. Cześć, Justyna. Jak większość na wstępie, chciałam Ci powiedzieć, że Twoje podcasty towarzyszą mi w większości podróży samochodem, wielu spacerach i niejednokrotnie w trakcie sprzątania. Są ze mną wszędzie i mam wrażenie, jakbyśmy znały się od bardzo dawna. Dziękuję Ci za to. Chciałam opowiedzieć o mojej relacji ze świętami Bożego Narodzenia. Od zawsze kochałam okres świąt i przez cały rok wyczekiwałam tylko na nie. Kiedy zaczynał się adwent i w kościele zapalała się pierwsza świeca, było to magiczne. Teraz jestem już co prawda osobą niezwiązaną z kościołem, ale miłość do świąt pozostała. Najpiękniejszy był czas spędzony z rodziną, taki bez pośpiechu, codziennego biegania i problemów. Po prostu byliśmy z rodzicami i bratem razem, graliśmy w gry, oglądaliśmy filmy, szliśmy na spacer. To najpiękniejsze wspomnienia świąt. Niestety święta to dla mnie też czas stresu spowodowanego moim wyglądem. Jestem osobą z otyłością i z roku na rok ważę coraz więcej. Od roku walczę z tą chorobą, ale nie jest łatwo i niejednokrotnie się poddałam. Wiem, że moja dalsza rodzina, widząc mnie raz na jakiś czas, często raz na rok w trakcie świąt, ocenia mój wygląd i komentuje dodatkowe kilogramy, które przybyły od ostatniej gwiazdki. Wiem, że da się z tym wygrać i ruch Body Pozytyw jest ogromnie potrzebny, ale ciężko jest mi to wprowadzić w mojej rodzinie, która nie do końca idzie z duchem czasu. Mam jednak przed sobą cel. Schudnąć i wyleczyć się z depresji, którą, z którą zmagam się od ponad dwóch lat. Pokazać się przy rodzinie w nowej, zdrowej odsłonie pełnej mocy i energii. Widzę to przed oczami, kiedy zasypiam. Trzymajcie za mnie proszę kciuki. Chciałabym w końcu udowodnić swoim rodzicom, że potrafię coś osiągnąć. Ściskam was bardzo mocno i życzę zdrowych, szczęśliwych świąt spędzonych tak, jak tylko o tym marzycie. Paulina Kurczę, muszę się poprawić. Nie chcę w głównej mierze pokazać rodzicom, że potrafię schudnąć, chcę to pokazać sobie. PS2 Panie X. Trzymam za Pana mocno kciuki. Wierzę, że będzie taki moment, kiedy podniesie się Pan z podłogi wstanie, stanie, otrzepie pelerynę skórzu i pokaże, że życie ma ten błysk, ten sens, ten charakter. Sama przechodzę przez podobny problem, ale wiem, że zarówno ja, jak i przede wszystkim Pan damy radę. Aulina, ja tak od siebie tylko powiem, że jeżeli chciałabyś pogadać o tej chorobie, to ja tutaj jestem i jakbym. Po prostu jestem. Patrycja pisze maila pod tytułem Zmiana perspektywy. Droga Justyna, dziś w poniedziałek, bo mail jest pisany 5 grudnia, wracając z pracy, słuchałam Twojego niedzielnego odcinka. W pewnym momencie po przedniej szybie samochodu przetoczył się pojedynczy płatek śniegu. Zmyślałam, że człowiek chory skojarzenia, uśmiechnęłam się do siebie i stwierdziłam, że to znak, żeby do ciebie napisać. A chcę się z tobą podzielić tym, jak diametralnie zmieniło się moje podejście do świąt od poprzedniego roku. Rok temu ja i mój mąż po raz pierwszy spędzaliśmy święta jako małżeństwo, mimo że nie braliśmy ślubu kościelnego i generalnie nie identyfikujemy się z kościołem, Czuliśmy, że to dla nas ważny czas, taki rodzinny. Zaplanowaliśmy, że w Wigilii odwiedzimy zarówno moich teściów, jak i rodziców. Choć jesteśmy razem już 8 lat, była to moja pierwsza Wigilia u teściów i muszę przyznać, że wyszłam z niej bardzo smutna, sfrustrowana i zawiedziona. A właściwie to miałam poczucie, że uciekłam. Teściowie byli bardzo opryskliwi względem siebie. Widać było, że się nie dogadują, a napięta atmosfera przeniosła się na innych było nerwowo, tłoczno i stresująco. Przez wiele miesięcy myślałam o tym, jak nieprzyjemnym doświadczeniem było to dla mnie, a tym bardziej dla mojego męża, który przecież zobaczył to wszystko w swoim rodzinnym domu. Stresowałam się tym, jak to będzie, kiedy w tym roku zawitamy do Teściów na święta. Ale kilka tygodni temu coś się we mnie zmieniło. Odpuściłam. Zdałam sobie sprawę, że to, jak wyglądają relacje między członkami naszej rodziny, nie zależy od nas. Porozmawiałam z mężem i stwierdziliśmy, że nie spędzimy Wigilii z jego rodziną. Chcemy cieszyć się tym wyjątkowym dniem, bez nerwowej atmosfery. W tym roku od początku grudnia czuję święta. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy dekorować nasze mieszkanie, a Wigilię spędzimy w moim rodzinnym domu. To dla mnie wielka ulga. Dodatkowo razem z moją rodziną postanowiliśmy, że w tym roku zamiast kupować prezenty każdy każdemu, zrobimy losowanie i każdy kupi prezent tylko jednej osobie. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać momentu, kiedy wymienimy się podarunkami, a każdy dowie się, kto jest jego Mikołajem. Ściskam serdecznie, Patrycja. P.S. Bardzo dziękuję Ci za Castmas i za całą Twoją pracę. To bardzo przyjemne uczucie wracać do domu i odkrywać, że mogę znów posłuchać jakiejś ciekawej historii opowiedzianej Twoim głosem. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny budujący mail. Magda pisze maila. Pod tytułem Krótka historia o byciu w zawieszeniu pełnym nadziei. Cześć Justyno. Castmas to moje odkrycie grudnia. Słucham tej formy pierwszy raz i szczerze mówiąc, po startowym odcinku byłam nastawiona sceptycznie, ale pisząc tę wiadomość płaczę z powodu różnych emocji, głównie smutku. Do tej pory nie lubiłam świąt. Rozbita, skłócona rodzina, ciągłe bycie w obawie przed wybuchem bomby, nieporozumień, niewypowiedzianych do tej pory pretensji, bardzo mnie do tego grudniowego czasu zraziły. Mówię tu o dziesiątkach świąt spędzanych w rodzinnym domu. Odkąd pamiętam, marzę o świętach pełnych miłości, bliskości i ciepła, szczerego ciepła. Od dwóch lat jestem w terapii i właśnie dzięki niej, powoli, bo jeszcze wiele pracy przede mną, przedziera się w mojej głowie myśl m.in. na temat świąt. Że mogą być dobre, sielskie, przytulne i wcale nie muszą stać pod znakiem niepokoju, że mogę je tworzyć ja po swojemu i przede wszystkim dla siebie i ważnych dla mnie osób. To jeszcze nie będą te święta. Jestem w nieszczęśliwej i destrukcyjnej relacji z bardzo niestabilną sytuacją finansową, i na ten moment nie mam w sobie tyle siły, by zacząć żyć tylko na własnych zasadach. Uczę się tego i walczę o to, i wiem, że znajdę ją w sobie tę siłę, a upewniają mnie w tym historie nadesłane do kastmasu, które usłyszałam Twoim głosem, więc może ten płacz to też łzy wzruszenia i woli walki, a nie tylko smutku. Bo nie wiem, czy przeczytasz tego maila, ale samo napisanie kilku słów jest bardzo uwalniające. Dziękuję Ci za tę możliwość. Życzę dużo zdrowia i jak najwięcej dobrych chwil. Wzajemnie i trzymam za Ciebie kciuki. W ogóle, może. Samo napisanie takiej wiadomości jest faktycznie uwalniające. Wczoraj przyszła historia od Magdy z Krakowa, która napisała maila takiego. Święta, święta. Nigdy ich nie lubiłam. Te z czasów dzieciństwa zazwyczaj kończyły się jakimiś rodzinnymi awanturami. Nierzadko przy akompaniamencie mocniejszych trunków. Kiedy już sama założyłam rodzinę, wydawało się, że zmienią one swoje oblicze. I co prawda bywały one już weselsze, bo według naszego scenariusza, mojego i mojego kochanego męża, ale psuły je często męczące życzenia świąteczne ze strony rodziny typu, a kiedy dzieciątko? A my przez wiele lat leczyliśmy, leczyliśmy podchodziliśmy do wielu procedur in vitro, które kończyły się niepowodzeniami. Postawa rodziny nam nie pomagała, a wręcz ciągnęła ku dołowi. Wreszcie zjawił się w naszej rodzinie bardzo młody człowiek, wtedy dwuletni, i to były najcudowniejsze święta w naszym życiu. A że inną drogą niż biologiczna to zupełnie nie miało znaczenia w kontekście miłości, jaką mogliśmy się wtedy dzielić. To było równe 10 lat temu. A dziś jest nas już czworo: mama, tata, syn i córka. Wydaje się, że jesteśmy w komplecie. Teraz święta to czas, którego oczekujemy i które kreujemy na takie Jakie zawsze sami chcielibyśmy mieć, czyli w atmosferze spokoju, bliskości i radości. Justynko, chciałam Ci też podziękować. Dzięki tobie pierwszy raz usłyszałam o operacji bariatrycznej jako sposobie leczenia otyłości. Zainteresowałam się tym tematem, bo od wielu lat nie mogłam sobie poradzić z nadwagą. Wstępnie lekarz zakwalifikował mnie do operacji i wysłał na szereg badań, które miały potwierdzić, czy mogę podejść bezpiecznie do tego zabiegu. W trakcie badań okazało się, że mam guza na wątrobie i w żołądku, które nie dawały z żadnych oznak. Od trzech tygodni jestem po operacji ich usunięcia i w dalszym leczeniu onkologicznym. Można powiedzieć, że tak trochę uratowałaś mi życie. Dobrze, że jesteś. Dziękuję za to, co nagrywasz, jak mówisz i kim jesteś. Serdecznie Cię pozdrawiam. Magda z Krakowa, rocznik 8:6. Żona i mama z nadzieją na życie. Jezu, trzymam za Ciebie kciuki, Magda. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że, że wszystko się yy, dobrze yy, dobrze rozwiąże. Dostałam wiadomość od Eciepecie pod tytułem Laura i wspomnienie świąt. Jedyne udane święta, które miałam, były kiedy byłam malutka. Miałam jakieś 6-7 lat, może mniej. Moi rodzice jeszcze wtedy byli razem, kiedy przyjeżdżaliśmy z mamą do ojca za granicę. Wtedy było magicznie, mieszkaliśmy w wynajmowanym mieszkaniu razem. Ojciec codziennie puszczał mi na DVD bajki przed spaniem. Mama nigdy nie pozwalała mi oglądać do późna, ale ojciec już tak. Wracał później do pokoju, żeby wyłączyć mi odtwarzecz i całował mnie w czułko i mówił, dawaj czułko. Od lat... Ma problem z tym, żeby usiąść obok mnie albo przywitać uściskiem albo miłym spojrzeniem. Zazwyczaj mówimy sobie cześć tak w powietrze. Tak samo jest z matką. Wracając do tych pięknych wspomnień, kiedy jeszcze byliśmy razem, pamiętam, że w Wigilię ubraliśmy się z mamą w piżamy z satyny w stylu chińskim, bo to był nasz zwyczaj, były wyraziste i był to jedyny strój najbliższej księżniczki, najbliżej księżniczki, który moja mama mogła, a raczej godziła się nosić. Mój był w kolorze fuksji, ze wzorem kwiatowym. Mojej mamy taki sam, tylko w kolorze czerwonej róży. Na kolację wigilijną przygotowaliśmy dodatkowe krzesło, bo zawsze to było moje marzenie, żeby kogoś ugościć na Wigilię. Nasze Wigilie były raczej w trzy osoby. Ja byłam duszą towarzystwa i było mnie wszędzie pełno. Szukałam uwagi i ciągle próbowałam wszystkich rozśmieszać i zabawiać. Dużo z moich życzeń wtedy się spełniało. Jeśli o coś poprosiłam, to raczej nie było problemów z tym, żeby je spełnić. Zazwyczaj był to spacer czy duża kolorowanka, oglądanie bajek i zabawa na łóżku w łaskotki. Kiedy ojciec przyrządzał coś w kuchni, ja śpiewałam mu z lalką Barbie, która miała funkcję klikanego serduszka. Nie miałam pojęcia, co śpiewa, bo to było po angielsku. Ja śpiewałam coś w stylu: Kocham cię, tato, jesteś najlepszym tatą, i to jest nasz dzień, nasz piękny dzień. Bardzo go to męczyło, a ja czułam euforię. Napisałam do rodziców wtedy listy, że mi przykro, że bardzo ich kocham i na nich nie zasłużyłam, że są dla mnie za dobrzy, a ja nie daję im tyle co oni. Teraz już wiem, że to nie tak, po długich rozmowach z terapeutką. Wiem też po latach, że ojciec wtedy próbował się zabić w tę magiczną noc. Opowiadałam mu kiedyś o moim wspomnieniu tych najlepszych świąt. Powiedział, że próbował się otruć, ale nie pamiętam czym. Chyba raczej wolałabym nie pamiętać. Tego wieczora również zjawił się były współlokator, którego miało nie być. Zajął miejsce przy stole na przygotowanym miejscu wędrowca. Tej nocy miałam swój pierwszy atak padaczki i do dzisiaj nie wiem czemu. Już nie choruję, teraz tylko dystymia i stany lękowe. Od dwóch lat mieszkam sama z chłopakiem. Poprzednie lata próbowałam przeżywać święta, ale zazwyczaj kończyły się płaczem, poczuciem bezsensu i samotności. W tym roku po raz pierwszy lat nie świętuję, nie ozdabiam mieszkania, nie gotuję, nie piszę listów, nie staram się kochać ludzi, nie szukam prezentów dla bliskich, nie myślę o nich, udaję, że ich nie ma. Myślę o tym, w jaki sposób ulepszać mieszkanie, myślę o funkcjonalności, pozbywaniu się rzeczy, które niosą ciężar emocjonalny. Funkcjonalne, proste wybory myślę o tym, że dekoracje miną, będą schowane są pewnego rodzaju odskocznią od życia. Ja całe życie uciekam. Chcę zadbać o to, żeby otaczały mnie rzeczy ważne, te, które są konieczne, których nie będę chować, jak się sezon skończy. Myślę o rzeczach jak o relacji, relacje z drugim człowiekiem. Nie wiem do tej pory, co lubię, bo zaczęłam to redefiniować. Czuję, że nie mam bazy na kolejne relacje, że odnowię kontakt z rodzicami, że znowu poczuję, że mnie kochają. Sami niedorośli by kochać samych siebie. Myślę, że dla mnie święta zawsze będą chłodem w stronę rodziców. Nie mam w sobie tyle siły, żeby to unieść. Bardzo trudny mail, ale bardzo myślę potrzebne, żeby, żeby podzielić się taką historią. Bardzo Cię mocno przytulam. Przeczytam jeszcze ostatni mail na dziś. Z wczoraj przyszedł 6 grudnia od Marii. Oswojony Gali Matias hej Justynko. Absolutnie uwielbiam słuchać kastmasów, bo historie słuchaczy są bardzo ciepłe, szczere i takie terapeutyczne. Przypominają mi kadzidełka szybkie i relaksujące, i zmuszające mnie do myślenia i chyba do cenienia tego, co mam ja. Dziś Wigilię Mikołajek. A bo to jest chyba w nocy pisane 6, no dobra. Dziś Wigilię Mikołajek naszło mnie i dodaję swoją opowieść do kolejki, bo jestem bardzo ciekawa, co mi wyjdzie na koniec. U mnie święta od pokoleń oznaczają wyścig z czasem. Trudno jakoś to nazwać, ale napięcie świąteczne jest po prostu zapisane w naszym genotypie czy coś. Koniec grudnia to czas, kiedy cała rodzina, czyli w porywach 10 osób, zjeżdża się do mojego domu. Mieszkamy u dziadków nad nimi, trochę jak w bloku, a trochę jak w wiosce. Z każdym daniem musimy zbiegać do z naszego mieszkania do dziadków i vice versa. I zawsze brakuje chochli czy noża, albo babci. Nagle magicznie zginęła trzepaczka do jajek, i co teraz? Nie, ja pobiegnę i tak biegam w kółko do końca. Przecież wujkowie i dziecię to goście, oni nie będą biegać. Chociaż czasem też biegają, ale głównie po to, żeby trochę odpocząć od jedzenia. Oprócz ludzi, pod nogami kręcą się trzy jamniki typu upchanej kiełbaski. I kot, więc zawsze jakiś ogon ucierpi. Głośny dom, to za mało powiedziane. Wygralibyśmy każdy konkurs to do najgłośniejszy dom ulicy, aż dziwne, że ludzie wolą światełkę od hałasu. Aferki jedzeniowe to nasz znak firmowy najczęściej z jakiegoś powodu na stole są trzy rodzaje uszek, dwa różne makowce i po co ciocia robiła rybę po grecku jak ma uczulenie, no nie wiadomo, a ja biegnę po schodach, żeby powiedzieć, że czas podgrzewać barszcz. Moja mama to typ perfekcjonistki i mój osobisty nemesis. Szczególnie w czasie świąt muszę hamować się, żeby w przerwie między jedną wycieczką po schodach a drugą zachować dla siebie uwagi, że nic się nie stanie, jeżeli pierogi ostygną o ciupinka albo jej karb dostanie ode mnie krzywo pokrojoną cytrynę. Pierdoły, ale moja mama nigdy tego nie odpuszcza. To jedno łączy ją z moją babcią, nieskończony upór i pasja. Babcia i ja trzymamy sztamę, ale to u niej mam najwięcej roboty. A to zostawię coś na gazie, a to rozlał się sok, zmywarka nie domywa szkieł. I jak zwykle jej, łazien, jej łazanki nie wyszły, mimo że dla mnie wyglądają identycznie rok w rok, więc trzeba się nad nimi chwilę pochylić i zbesztać, że nie wyszły. Do rozpoczęcia kolacji wigilijnej panuje więc dziki chaos, który kiedyś mnie irytował, a z czasem po prostu go zaakceptowałam. Po schodach chodzę w rytmie koncertu kolęd puszczanego na całą petardę, dziadkowie są już trochę przygłusi u nich w TVP, u mojej mamy Zbigniew Wodecki na YouTubie równie głośno. Nie ma tu czasu na przemyślenia, czułości czy rozpamiętywanie roku, ale wcale mi tego nie brakuje. Dla mnie liczy się fakt, że jestem tu z rodziną, z tymi samymi żartami, z tymi samymi anegdotami i historyjkami, co zawsze. A na koniec wszyscy chcą pięknie fałszować do mojego marnego akompaniamentu. Najlepiej Bóg się rodzi. Coś wspaniałego, szczególnie dla sąsiadów. Co dziwne, myślę o tym całym Galimatiasie ja z nostalgią. Nie chcę tracić takich świąt, nawet jeżeli znów czeka mnie, nazwijmy, to po imieniu. Upierdol jak w KFC w Weekend. Jest ok, jest fajnie. To zmęczenie dwóch, trzech dni, spięcia czy sarkastyczne uwagi to coś naszego, taka tradycja. Najbardziej czekam na coroczną kłótnię o pasterkę, bo przecież jak to ktoś chce nie iść, zawsze jest jakaś opozycja i koniec. Najbardziej magiczny jest moment, kiedy jest już po wszystkim i zmywarka wstawiona, a ja zabieram moją ulubioną jamniczkę na spacer. To ten magiczny czas, kiedy jest naprawdę cicho, a ja znam doskonale każdą dziurę w starej drodze obok domu i czasem zdarza się, że pada śnieg. Spokój, jaki mnie wtedy ogarnia, jest niesamowity. No i wyszło. Okazuje się, że całkiem okej okay, mam jednak te święta. Czekam na te chwilę, bo obecnie mieszkam daleko od jamników i domu i dziadków, więc tęsknię. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy nie mogą się już doczekać świąt i ciebie bardzo też Justynko, bo dzięki temu mailowi mogłam się dowiedzieć też trochę o tym, co czuję. Marysia. P.S. W tym roku zamierzam dopaść babci i dziadka i w końcu spisać ich historię, bo nigdy nie pamiętam ile dziadek miał braci, czy wujek zginął od pioruna. Trzymajcie kciuki. Też trzymam kciuki za ciebie. Słuchajcie, reszta historii jutro. Je, o Jezus, ile ich jest. Ja cię kręcę. E, dobra, jeszcze na dzisiaj jest jedno pytanie z półdekadnika na 7 grudnia. To jest takie polecenie. Na 7 grudnia wypisz pięć wartości, którymi kierujesz się w życiu. Na ten moment. Jestem ciekawa, co byście napisali. Czym ja się kieruję? Na ten moment, jakimi wartościami? Bóg ojczyzna, honorarium. Bóg, ojczyzna, honorarium, tak? Nie, mogłam powiedzieć zawsze, że wiesz, kieruje się wartością dolara, euro i tam czegoś, nie? Yy, no ale takimi wartościami, poza takimi oczywistościami, no to, to myślę, że autentycznością na pewno się kieruje. Wartość. No ciekawe. Samas sobie nie przemyślałam, widzicie? No nic. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za historię. Możecie się nimi dalej dzielić. Na pewno je będę czytać, tylko widzicie, że mam opóźnienie takie mniej więcej półtorej doby. Więc musicie mi to wybaczyć. Czy nie musicie, możecie mi to wybaczyć, ale myślę, że wybaczycie. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia jutro. Pa! Aha, zapomniałam o naszym odliczaniu. Do świąt pozostało 17 dni. Do wigilii. Dobrze liczę? 24 minus 7? 17 dni. Tak. No, to do jutra.